Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Regionalne ćwiczenia obronne 2016 w Trzciańcu i Solinie. Zagrożenia, które dotyczyły ćwiczenia, mają charakter potencjalny, acz realny. Fundacja Mam Marzenie szuka wolontariuszy. Chodzi o to, żeby po prostu sprawić, aby dziecko pomyślało o tym, jakie jest jego największe marzenie, żeby zastanowiło się nad taką sferą, może niezwiązaną z chorobą. Chcemy, żeby po prostu na moment zapomniało o tym, że jest chore. Podkarpackie Dni Biznesu. Chodzi o to, żeby wspomagać przedsiębiorców, żeby im dać, żeby ich traktować jako klientów, a nie na zasadzie osoby, które przyszły, a urzędnik powie, co pan ode mnie chciał. Obrazy przetrwania. Wystawa w piwnicy pod cieniami w Krośnie. Udało się przeżyć dzięki temu, że ukrywała się, pomogli jej Polacy, podawała się za Polkę, katoliczkę. W Trzciańcu i Solinie odbyły się wspólne ćwiczenia różnych służb, m.in. wojska, policji, straży pożarnej i WOPR-u. Towarzyszyły wielkim manewrom wojskowym Anakonda 2016. W ćwiczeniach wzięli udział żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele WOPR-u, GOPR-u, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, jednostek formacji OC oraz Związku Strzeleckiego Strzelec. Realizowaliśmy z dwiema kompaniami wystawionymi ze Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego dwa scenariusze zlokalizowane w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21. Brygady w Trzciańcu i na Zaporze na Solinie. Na pierwszym obiekcie uczestniczyło 61 strzelców ze wszystkich jednostek województwa podkarpackiego i na drugim obiekcie mieliśmy kompanię złożoną z 75 strzelców, również z każdej jednostki województwa podkarpackiego. W Solinie ćwiczenia zostały przeprowadzone na Zaporze Wodnej. Tam terroryści chcieli uszkodzić zaporę i opanować elektrownię, a służby starały się do tego nie dopuścić. To działanie GOPR-u tutaj na tym obiekcie miało na celu pokazać, jak można szybko ewakuować poszkodowanego, ponieważ my zajmujemy się profilaktyką i ratownictwem, nie innymi aspektami. I tutaj koledzy zaprezentowali, jak można szybko, sprawnie i skutecznie ewakuować ludzi, których należy ewakuować, czy to z przyczyn takich, że ulegli jakiemuś wypadkowi albo w niebezpiecznym miejscu się znaleźli. My liczymy się z tym, że gdyby coś takiego miało miejsce, to na pewno zapora nie zostanie oddana, tak jak pokazał to epizod z dnia dzisiejszego. Ćwiczenia był to też sprawdzian dla wszystkich służb, które w związku ze zbliżającym się szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży muszą być gotowe na każdy scenariusz. Zagrożenia, które dotyczyły ćwiczenia, mają charakter potencjalny, acz realny. W najbliższym czasie mamy kilka dużych wydarzeń międzynarodowych na terenie Polski, Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO i te sytuacje, które dzisiaj obserwowaliśmy na ćwiczeniach, czyli współpracę różnych rodzajów służb mundurowych, wojska, policji, straży granicznej, ta współpraca będzie miała miejsce również i w czasie tych wydarzeń. Do tego się musimy przygotować. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takich sytuacji, które opisywał scenariusz dzisiejszych ćwiczeń. W ramach ćwiczenia w Trzciańcu został zaprezentowany sposób prowadzenia działań antyterrorystycznych w środowisku konfliktu hybrydowego. Tak ogólnie mówiąc, w prostych słowach o tej wojnie hybrydowej, czyli to jest jak gdyby zespół działań niemilitarnych i militarnych, mających na celu destrukcję danego państwa bądź regionu. Czyli działania niemilitarne, czyli mówimy o tych działaniach, czyli szeregu działań informacyjnych, oddziaływań na mniejszości narodowe, oddziaływań na grupy społeczne i działania militarne, czyli działania grup dywersyjnych, terrorystycznych, do użycia sił zbrojnych włącznie. Ćwiczenia w Trzciańcu i Solinie towarzyszyły wielkim manewrom wojskowym Anakonda 16. W rzeszowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ruszyły Podkarpackie Dni Biznesu. To cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców. To wspólny projekt ZUS-u, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Izby Celnej, które proponują przedsiębiorcom bezpłatne szkolenia. Dzisiaj zaczęliśmy od takiego bardzo ważnego szkolenia, w którym pracownicy, pierwszy raz to się odbywa w ogóle w Polsce, tego typu szkolenie, szanowni państwo, gdzie pracownicy urzędów takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny,
nie mówią tylko o teorii systemu ubezpieczeń, systemu podatkowego i tak dalej, albo jakieś wykłady przedstawiają, tylko doradzają przedsiębiorcom na podstawie wyników kontroli. Czyli my dzisiaj jakby zdradzamy kuchnię naszą przedsiębiorcom, mówiąc, traktując ich jako partnerów i traktując siebie jako osoby, które są po to, żeby przedsiębiorcom pomóc. Odbędzie się kilkanaście szkoleń poświęconych między innymi najczęściej popełnianym błędom przy składaniu roszczeń o wypłatę świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, wypadkach przy pracy i nowych przepisach prawa celnego Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby wspomagać przedsiębiorców, żeby im dać, żeby ich traktować jako klientów, a nie na zasadzie osoby, które przyszły, a urzędnik powie, co pan ode mnie chciał. Tak? To się zmienia od iluś tam lat, natomiast każde to, takie działanie pozwala tym przedsiębiorcom zakładać, czy też kontynuować działalność gospodarczą poprzez to, że dostanie tą informację od danego urzędu, która pozwoli mu bezproblemowo później unikać też pewnych konsekwencji. Specjaliści ZUS-u chcą zwrócić uwagę między innymi na nowe metody obsługi klientów oraz nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych i płatniczych. Urzędnicy skarbowi przedstawią ABC kontroli skarbowej oraz najczęstsze problemy związane z rozliczeniami w zakresie podatków. Pełny zakres na jednym spotkaniu. Dotąd, dopóki tego nie uruchomiliśmy, taki przedsiębiorca początkujący musiał odwiedzić wiele urzędów, rozmawiać z wieloma urzędnikami. Czasem dostał to wsparcie sensowne, czasem nie, trudno powiedzieć. Dzisiaj mamy to już skonstruowane i to działa, tak? I to jest jedno z wielu typów szkoleń, bo właśnie chcemy to w ten sposób profesjonalnie prowadzić. Nie wymyślać raz na jakiś czas jakąś akademię, słuchajcie, tylko chodzi o to, żeby na bieżąco zawsze odbywały się szkolenia cykliczne w różnych miejscach Podkarpacia, tam gdzie też samorządy zapraszamy do współpracy, tam gdzie samorządy to będą chciały zorganizować i przekazywać właśnie tą wiedzę, czy takiej grupie pomagać. Podkarpackie Dni Biznesu przez najbliższe 2 tygodnie będą odbywać się m.in. w Tarnobrzegu, Lubaczowie i Gorzycach, a zakończą się 24 czerwca w rzeszowskim ratuszu. Rzeszowski oddział Fundacji Mam Marzenie szuka wolontariuszy. Fundacja spełnia marzenia ciężko chorych dzieci. Dotąd udało się spełnić 200 marzeń, ale kolejne czekają na realizację. Zadaniem wolontariuszy będzie m.in. szukanie sponsorów i organizowanie działań, dzięki którym spełniane są marzenia małych pacjentów. Do naszej fundacji kwalifikują się dzieci w wieku od 3 do 18 lat, które cierpią na choroby zagrażające życiu. My staramy się przez swoją misję fundacji Mam Marzenie pomóc tym dzieciom w walce ze swoją chorobą, sprawić, aby dać im po prostu nadzieję na przyszłość, sprawić, że te marzenia, które spełnimy, będą dla nich taką, no właśnie jak powiedziałam wcześniej, nadzieją do walki z chorobą. Na Podkarpaciu fundacja pomogła 200 dzieciom. Spełniła na przykład marzenie dziewczynki, która chciała zagrać w filmie, czy zaprosiła w podróż marzeń chorego chłopca. Gdy widzi się, że spełnia się marzenie dziecka, gdy widzi się czasami łzy szczęścia z powodu spełnienia tego marzenia, gdy potem rozmawia się z rodzicami w kwestii takiej, że widzi się, że te marzenia jednak poskutkowały i dały taką jakby motywację na to lepsze jutro, ponieważ na przykład tutaj przykład Karolinki, która marzyła o tym, żeby zostać aktorką, nic wcześniej w tym kierunku nie robiła, a po spełnieniu naszego marzenia obecnie jest, jakby to powiedzieć, nie absolwentką, tylko uczniem w Bielskiej Szkole Aktorskiej, więc to marzenie tak jakby nie jest takim marzeniem tylko jakby jednostajnym, tylko takim jakby potem daje możliwość rozwoju i dla tych dzieci tak samo jest taką jakby motywacją na to, żeby coś w tym kierunku robić. Chodzi o to, żeby po prostu sprawić, aby dziecko pomyślało o tym, jakie jest jego największe marzenie, żeby zastanowiło się nad taką sferą może niezwiązaną z chorobą. Chcemy, żeby po prostu na moment zapomniało o tym, że jest chore i o tym, co na co dzień jakby przysparza mu po prostu wielu cierpień. Chcemy, żeby pomyślało o tych swoich najgłębszych marzeniach, żeby w jakiś sposób je zwerbalizowało, wyartykułowało i żebyśmy mogli przystąpić po prostu do działania, do pozyskiwania środków, sponsorów na spełnienie tego marzenia. I najważniejszym dla nas tak naprawdę dniem jest to samo spełnienie. To jest takie święto w fundacji, ponieważ my tak naprawdę wtedy możemy sprawić, żeby to dziecko było szczęśliwe. Dzięki energii i zaangażowaniu wolontariuszy w całej Polsce od początku działalności fundacji spełniono już ponad 6,5 tysiąca marzeń. Chętni mogą przyjść na spotkania, które odbywają się co 2 tygodnie w środę przy klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Można też odwiedzić stronę www.mammarzenie.org, gdzie znajdują się informacje, jakie marzenia wciąż czekają na spełnienie oraz w jaki sposób można pomóc fundacji.
Nowy rzecznik prasowy krośnieńskiej policji. Został nim aspirant Paweł Buczyński. Swoją pracę w policji rozpoczął 9 lat temu. Przez pierwszy rok służył w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle. Później przeniesiony został do Krosna. Przez 4 lata dał się poznać wielu mieszkańcom osiedla Markiewicza jako dzielnicowy. To jest moja pierwsze tego typu wyzwanie i mam nadzieję, że w sposób najlepszy, jak tylko potrafię, będę się z niego mógł wywiązywać. Chcę przedstawiać obraz policjanta jako osobę godną zaufania, osobę, której nie trzeba się bać, osobę, która w każdej chwili pomoże i rozwiąże problem, a nie będzie tylko kimś, kto będzie chciał karać, kto będzie chciał w jakiś sposób piętnować albo uprzykrzać życie innym osobom. Nowy rzecznik zastąpił na tym stanowisku aspirantę sztabową Beatę Winiarską, która rozpoczęła pracę w Wydziale Prewencji. Niezwykła wystawa w Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Zatytułowana jest Obrazy Przetrwania. Opowieść Ester Nizental-Krynic. Wystawa ukazuje wojenne losy Żydówki o imieniu Ester, której udaje się przeżyć Holokaust. Po latach powraca ona do swoich wspomnień, tworząc cykl misternie wykonanych, wyszywanych obrazów. Urodziła się w miejscowości Mniszek na Lubelszczyźnie, czyli nie tak daleko od Krosna stosunkowo. I jej spokojny świat runął w 1939 roku. W 1942 roku, 15 października, musiała opuścić wraz z całą rodziną swój rodzinny dom i już do tego domu w miejscowości Mniszek nie wróciła. Udało się przeżyć dzięki temu, że ukrywała się, pomogli jej Polacy, podawała się za Polkę, katoliczkę. Po wojnie rodzina nie przeżyła, natomiast ona po wojnie wraz ze swoją młodszą siostrą wyjechała do Stanów Zjednoczonych. I te traumatyczne obrazy przeżycia były w niej i w 1977 roku postanowiła opowiedzieć o tych swoich losach z czasów wojny rodzinie, najbliższym, córkom i zrobiła to tak, jak potrafiła. Po prostu zaczęła wyszywać. Ester Nizental-Krynic stworzyła serię 36 wyszywanych obrazów, które składają się na poruszającą opowieść o przetrwaniu. Próbuje malować, próbuje pisać, to wszystko jej się nie udaje, a nagle odkrywa, że ona to może wszystko po prostu wyhaftować. I tworzy tkaniny, które są obrazami i za pomocą właśnie tych tkanin, tej bardzo prostej techniki też wymagającej, ponieważ ona nie pozwala na ukazanie jakiejś perspektywy, czyli w taki, jak to wczoraj zostało określone, łagodny sposób opowiada o tych bardzo, bardzo trudnych przeżyciach. Ciekawym uzupełnieniem tej wystawy jest film, który można tutaj obejrzeć, gdzie sama autorka prac, już dzisiaj nieżyjąca, opowiada o tym, co przeżyła jej rodzina. 4 lata po zakończeniu wojny Ester Krynic wyjechała z mężem do Nowego Jorku. Jej prace są regularnie wystawiane w różnych galeriach w Stanach Zjednoczonych. Dzień otwarty w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku. Placówka podsumowuje artystyczny rok działalności. W tym roku pojawiły się nowe koła, nowe propozycje. W sumie przez naszą placówkę przewinęło się ponad 700 osób, jeżeli chodzi o zapisy w tym roku, który nas minął. Mówię o osobach, które korzystały stricte z zajęć. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie konkursy, które organizowaliśmy, różnego rodzaju formy aktywności, wystawy i przeglądy, to myślę, że to naprawdę bez żadnej przesady w tysiące możemy tutaj uderzyć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zliczyć, ale naprawdę myślę, że to są takie kwoty, jeżeli chodzi o ilości. Więc generalnie faktycznie staramy się wychodzić, słuchać, jakie są potrzeby i tym potrzebom wychodzić naprzeciw. Podczas Dni Otwartych prezentowała się także Akademia Przyszłości Wiosna, która pomaga najmłodszym w nauce. Działamy już 7 lat tutaj u nas przy Młodzieżowym Domu Kultury. Jest to ogólnopolski program obok Szlachetnej Paczki. Wspiera on w wychowaniu rodziców. Uczymy dzieciaki wygrywać w szkole, zarówno jak i w życiu. Pomagamy im w nauce, pokazujemy, że nauka może być ciekawa, a wszelkie porażki szkolne to są tylko wyzwania, którym możemy sprostać. Podczas wakacji Młodzieżowy Dom Kultury przygotowuje ofertę dla wszystkich, którzy lato spędzą w mieście.
4 turnusy dwutygodniowe od godziny 9 do godziny 14. Takie są plany, już są zapisy i na pierwszy turnus chyba już nawet nie ma miejsc, więc faktycznie te nasze oferty cieszą się dużym takim zainteresowaniem. Półkolonia, zawsze będzie jakaś fajna wycieczka. W tym roku wyposażamy wszystkich naszych uczestników w czapeczkę, żebyśmy się mogli zidentyfikować ładnie. I to są najbliższe wakacje, najbliższe plany. Ostatnia, piąta, powiedzmy, część wakacji dla nas, czyli już po turnusach, to lekki lifting budynku i środka. No i spotykamy się na wakacjach również z całym zespołem po to, żeby wypracować ofertę od września, żebyśmy we wrześniu, w sierpniu mogli z dużą, tutaj liczymy też na życzliwość mediów, z dużą promocją wyjść do naszych ewentualnie chętnych. Rozpoczęły się wieczory artystyczne w Sanockim Domu Kultury. Co tydzień na widzów czekają inne atrakcje. Wieczory zainaugurowała grupa tańca współczesnego Progres. Widzowie mogli zobaczyć spektakl taneczny Stół. Grupa tańca współczesnego Progres pracuje w Sanockim Domu Kultury ponad 20 lat. Zrzesza młodzież z gimnazjów i liceów. Nabór rozpoczynamy w pierwszej klasie gimnazjum. No i później młodzież zwykle zostaje w zespole do czasu, kiedy zdają maturę, potem wędrują w świat i czasami wykorzystują te swoje umiejętności i tańczą gdzieś jeszcze w grupach różnych tanecznych w większych miastach, albo wybierają jakąś inną ścieżkę. Wieczory artystyczne w Sanockim Domu Kultury potrwają do 14 lipca. Myślę, że to jest dla wszystkich tych, którzy uczestniczą, bo uczestniczą dzieci i młodzież, ale w tych wszystkich działaniach są zaangażowani też dorośli, czyli rodzice, babcie, dziadkowie, oni wszyscy przychodzą, oglądają swoich dzieci. Także te wieczory artystyczne naprawdę cieszą się ogromną popularnością i myślę, że zawsze na nie przychodzi około 1500 do 2000 ludzi. To tworzy też dobry klimat na działania artystyczne innego rodzaju, nie tylko działania ściśle artystyczne, ale także tak z natury społecznej, bo okazuje się, że te więzi tworzone podczas uczestnictwa w kulturze często są najtrwalsze. Wstęp na wszystkie imprezy jest darmowy. Piąty jubileuszowy piknik rodzinny w Rymanowie Zdroju. Zdrowy styl życia, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to główne założenia pikniku. Jego organizatorem było Sanatorium Uzdrowiskowe Stomil. Można zasięgnąć informacji na temat właściwego sposobu żywienia i tutaj skorzystać z porad Naturhaus. Można również zapoznać się z ogólnymi zasadami dotyczącymi dbałości o kondycję fizyczną i tych informacji udzielają nasi fizjoterapeuci, panie pielęgniarki. Można również skorzystać z całego pakietu prozdrowotnego zakresu aktywności fizycznej i tutaj są pokazy szkółki chociażby sportowej piłkarskiej Beniaminek, pokazy rugby, pokazy akrobatyczne. Uważamy, że prawidłowe nawyki żywieniowe, promowanie podejmowania regularnej aktywności fizycznej powinny być stale kształtowane wśród szczególnie najmłodszych, tym bardziej, że nawyki jakiekolwiek kształtują się w bardzo wczesnych latach naszej młodości. Chcemy właśnie promować Rymanów Zdrój, przede wszystkim mieć na względzie to, że jest to miejsce szczególne, gdzie można się leczyć, wypoczywać. W tym roku jest jubileusz 140-lecia odkrycia źródeł zdrojowych. Pod hasłem tego jubileuszu odbywają się wszystkie imprezy. Zależy nam na tym, żeby Rymanów Zdrój się rozwijał, żeby do niego przyjeżdżali turyści, kuracjusze. Jest to generalnie trzecia impreza tutaj, piknik rodzinny, w którym uczestniczymy jako sponsor, jako firma. W tym roku wspólnie tutaj z zarządem udało nam się domówić, że tak powiem, kwestię jakby większego udziału naszej firmy, gdzie zajęliśmy strategiczne miejsce sponsora, partnera na tej imprezie. Dlaczego? No tutaj mógłbym mówić dość długo, ale bardzo dużymi wartościami ja osobiście cenię sobie rodzinę. Ważne jest przy rodzinie zdrowy tryb życia, prawda, zdrowe odżywianie, sport, to cała jakby otoczka jest dla mnie niesamowicie ważna. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.